Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj podsumujemy sobie pierwsze półrocze 2021 roku. Mid-year Freakout Book Tag to jest bardzo popularny tag, który każdy robi właśnie mniej więcej w okolicy czerwca i lipca. Ja również robiłam ten film w zeszłym roku i 2 lata temu, także jeżeli macie ochotę je obejrzeć, to na pewno znajdziecie je na moim kanale. Natomiast ja w tym roku ponownie zmierzę się z tymi 13 pytaniami, z którymi mierzyłam się również rok temu i 2 lata temu. Wiem, że są różne wersje tego tagu, to znaczy te pytania się zależnie od wersji nieznacznie od siebie różnią. Natomiast ja od tych 2 lat korzystam z tych samych pytań, z tego samego zestawu pytań i tak samo będzie właśnie tym razem. Wszystkie pytania znajdziecie na dole w opisie, jeżeli jesteście ciekawi, a ja zapraszam Was do oglądania. Pierwsze pytanie to najlepsza książka, jaką do tej pory przeczytałaś w 2021 roku. I tutaj mam 2 książki, chociaż zdecydowanie najbardziej wyróżnia się tutaj Alice Smith i Jesień. Chociaż do tej pory nie sięgnęłam po kolejne tomy tego cyklu Pory Roku, a mam na swojej półce już zimę i wiosnę i teraz niebawem wychodzi lato, no to mimo wszystko ta książka naprawdę strasznie mi się spodobała. Bardzo do mnie przemówił styl pisania Alice Smith. To było moje pierwsze spotkanie z tą autorką i było to coś w 100% mojego, coś takiego, co bardzo mi się spodobało. To jest historia współczesnej Wielkiej Brytanii na tle Brexitu i jest to taki w pewnym sensie komentarz do współczesnego społeczeństwa, no głównie Wielkiej Brytanii, ale no niektóre te rzeczy są tutaj dosyć uniwersalne, ale jest to też książka, która ma w sobie mnóstwo symboli, mnóstwo odniesień do kultury i sztuki, także naprawdę no jest to piękna rzecz, piękna literatura i na pewno coś, co warto poznać. A druga książka, którą chciałam tutaj wyróżnić, to Rozmowy z przyjaciółmi Sally Rooney i chciałam tę książkę Wam tutaj pokazać, ponieważ poprzednia jej książka, to znaczy ta była debiutem, natomiast została wydana w Polsce jako druga, ale Normalni ludzie zdobyli serca wielu czytelników, natomiast mnie pozostawili z takim lekkim poczuciem rozczarowania. Tak, Rozmowy z przyjaciółmi mnie totalnie zachwyciły. Bardzo odpowiadał mi tutaj język, styl pisania, ale również kreacja bohaterów. Bardzo się zżyłam z tymi bohaterami, czułam się częścią tej grupy, o której tutaj autorka pisze. Także naprawdę bardzo mocno przejmowałam się ich losami i bardzo mi się to podobało. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to Rozmowy z przyjaciółmi to jest historia 2 przyjaciółek, które kiedyś były parą, natomiast obecnie już nie są razem, ale dalej są bardzo blisko ze sobą jako przyjaciółki, które są studentkami tam dziennikarstwa czy czegoś takiego pokrewnego i poznają taką bardzo bogatą parę, małżeństwo, dużo od nich starsze, ponieważ dziewczyny mają tam 20 kilka lat, natomiast ta para ma już no, sporo ponad 30 i to są już tacy ludzie, którzy można powiedzieć są ustawieni w życiu, ponieważ Melissa jest bardzo popularną dziennikarką, natomiast jej mąż Nick jest znanym aktorem, wobec czego po prostu ta para no, żyje na salonach i właśnie te 2 młode dziewczyny, dzięki znajomości z tym dwojgiem, również przenikają trochę w takie towarzystwo. No i tutaj nawiązuje się relacja między jedną z tych dziewczyn a Nickiem, czyli mężem Melisy. I no ja wiem, że to jest generalnie zła relacja, ponieważ mówimy tutaj o zdradzie w małżeństwie. Natomiast dla mnie ta relacja jest opisana w sposób bardzo przekonujący. Ja byłam w stanie w to uczucie uwierzyć i naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się o tym czytało. I ta książka zdecydowanie przekonała mnie właśnie do Sally Rooney. Także jeżeli po Normalnych ludziach mieliście mieszane odczucia co do tej autorki, to polecam Wam zapoznać się z tą książką, bo jak dla mnie jest naprawdę bardzo dobra i lepsza niż poprzedniczka. Drugie pytanie od razu tutaj muszę pominąć, ponieważ jest to pytanie o najlepszą kontynuację, jaką do tej pory przeczytałam w 2020 roku, a ja w tym roku nie sięgałam po żadną serię, to znaczy zaczęłam Cień i Kość, ale to była tylko ta jedna część, którą przeczytałam, więc nie ma tutaj mowy o kontynuacji. No i czytałam również jak co roku Harry'ego Pottera, ale nie chcę się tutaj powtarzać, wy wiecie, że ja te książki kocham, także no nie będę już tutaj na ten temat mówić. Pozostawię to pytanie po prostu bez odpowiedzi w związku z tym, że innych serii w tym roku jeszcze nie rozpoczęłam. Kolejne pytanie to nowość, której jeszcze nie przeczytałam, ale bardzo chcę i tutaj mam aż 3 książki, a są one stosunkowo nowe, na pewno wszystkie są z tego roku, ale w ogóle jedna jest chyba z maja, a reszta jest z czerwca, także są to naprawdę świeżynki. I książka z maja to jest biografia Marii Curie Skłodowskiej, napisana przez jej córkę Ewę Curie i jest to pierwsze pełne wydanie biografii Nobli. Także jest to mi bardzo ciekawa. Słyszałam też o tej książce naprawdę mnóstwo dobrego. Chociaż słyszałam też takie głosy, że jest to książka, w związku z tym, że jest pisana przez córkę Marii Skłodowskiej, to jest bardzo subiektywna, ale chyba mi to nie przeszkadza, ponieważ mimo wszystko bardzo jestem ciekawa, jak właśnie, jaką matką była Maria Skłodowska, jak wygląda w oczach swojej córki. No i słyszałam, że jest to książka bardzo wzruszająca, co chyba najbardziej zachęciło mnie do tej biografii. Dalej mamy książkę, którą chyba gdzieś Wam ostatnio pokazywałam i jest to książka Biblioteka o północy. Ja tą książką się zainteresowałam po tym, jak ona wygrała Goodreads Choice Awards, a jest to historia o pewnej bibliotece, w której można jakby zmienić swoje życie, to znaczy można wejść do tej biblioteki i zobaczyć, jakby potoczyło się nasze życie, gdybyśmy dokonali w życiu innych wyborów. Trochę mi się to kojarzy z taką teorią wieloświatów, wiecie, z takimi innymi wymiarami, gdzie nasze życie potoczyło się właśnie zupełnie inaczej, ponieważ dokonaliśmy innych wyborów. Także ja bardzo taki motyw lubię i bardzo mnie to zawsze ciekawi, więc jestem ciekawa, jak to się udało w tej książce i czy to w ogóle jest podobne, bo tak naprawdę z opisu nie wynika tutaj, że to o to dokładnie chodzi, natomiast mamy tutaj napisane, że główna bohaterka trafia do tej biblioteki i otrzymuje możliwość nowego życia i dokonania innych niż dotąd wyborów. Może wybrać inny kraj zamieszkania, uratować związek z narzeczonym,
zrealizować marzenie o zostaniu glacjolożką. Także no, wygląda na to, że po prostu bohaterowie tej książki będą mieli szansę coś w życiu zrobić inaczej i dzięki temu dostać nowe życie. Brzmi to szalenie ciekawie, ta książka również zbiera bardzo dobre opinie, chociaż jak dotąd w Polsce wiele o niej nie słyszałam, ale była dosyć popularna za granicą, więc na pewno chciałabym ją jeszcze w tym roku przeczytać. I kolejna książka to również książka, o której Wam już bardzo dużo mówiłam, czyli Beach Read. Jest to książka bardzo popularna teraz właśnie. To jest to książka tego lata, mam wrażenie, bo wszędzie się o niej mówi, wszyscy również ją chwalą. Jest to historia dwójki pisarzy, kobiety i mężczyzny, którzy tworzą zupełnie inne gatunki, to znaczy kobieta pisze romanse, natomiast mężczyzna pisze jakąś taką literaturę bardziej poważną i nie lubi szczęśliwych zakończeń. I w ramach zakładu oni wymienią się tymi gatunkami i założą się o to, kto pierwszy sprzeda prawa do swojej powieści. Ma to być taka bardzo lekka, bardzo zabawna książka. No jest to mnie szalenie ciekawa, bo tak jak mówię, zbiera bardzo pozytywne opinie, a ja ostatnio jestem w klimacie na takie lekkie historie, także bardzo chętnie sobie ją w te wakacje przeczytam. I kolejne pytanie, już czwarte, to pytanie o to, jakiej premiery wyczekuję w drugiej połowie 2021 roku. I tutaj przede wszystkim, tak jak co roku, bo odkąd robię ten tak, to co roku moja odpowiedź jest dokładnie taka sama, wyczekuję najnowszej książki Kuby Małeckiego, która wychodzi we wrześniu, tak jak co roku. Co roku Kuba Małecki wydaje książkę we wrześniu, nie wiem z czego to wynika. Tym razem będzie to książka Święto Ognia, o której jeszcze za dużo nie wiemy, chociaż sam autor pisze o niej tak. Opowiada o kruchości, tańcu i cichych miejscach, do których uciekamy. Także tyle na razie o tej książce wiemy. Opisu jeszcze nie ma, okładki jeszcze nie ma, jeszcze nic tak naprawdę nie wiadomo. Natomiast wiadomo jest to, że ktoś już kupił prawa do ekranizacji tej książki, także będziemy mogli spodziewać się ekranizacji książki Kuby Małeckiego, więc to zdecydowanie jest ta premiera, na którą czekam najbardziej. Oprócz tego czekam już na najnowszą książkę wspomnianej tutaj dzisiaj Alice Miew, czyli na lato. Mimo tego, że nie przeczytałam jeszcze Zimy i Wiosny, to lato wychodzi no chyba jakoś teraz właśnie. Nie wiem dokładnie, kiedy jest data premiery, natomiast już widziałam prebooki na Instagramie, także ta książka już zbliża się ku swojej premierze. Także to też jest ta książka, na którą wyczekuję. I trzecia premiera, na którą wyjątkowo czekam w drugiej połowie tego roku, to jest najnowsza książka Sally Rooney, którą polubiłam właśnie za sprawą książki Rozmowy z przyjaciółmi. Jej najnowsza książka ma nosić tytuł Gdzie jesteś, piękny świecie, z tego co kojarzę. I jej zagraniczna premiera, to znaczy irlandzka premiera, będzie miała miejsce na początku września tego roku, czyli już całkiem niedługo. I to taka historia, która troszkę będzie przypominać właśnie Rozmowy z przyjaciółmi, ponieważ będziemy tam mieć również dwie przyjaciółki, troszeczkę starsze niż bohaterki tutaj, ponieważ one będą gdzieś tam tuż przed 30, czyli to będą takie bohaterki bardzo w moim wieku, dlatego tym bardziej jestem tej książki ciekawa, z czego jedna z jakimś przyjacielem będzie jechać na wakacje do Włoch, na chyba taki włoski road trip, a druga będzie leczyć rany po nieudanym związku i będzie wchodzić w znajomość z jakimś tam mężczyzną, którego kiedyś znała, czy coś takiego. Także jestem również bardzo ciekawa, ponieważ naprawdę uważam, że Sally Rooney jest świetną obserwatorką ludzi i po prostu relacji międzyludzkich. Także jestem pewna, że i w najnowszej książce pokaże nam jakieś takie bardzo typowe i bardzo zwyczajne relacje, które jednak będzie się czytać w fantastyczny sposób i będziemy mieli szansę zaangażować się w losy bohaterów. I kolejne pytanie to największe rozczarowanie i to jest chyba jedyne pytanie, przy którym nie miałam absolutnie żadnych wątpliwości, ponieważ zdecydowanie takim największym rozczarowaniem tego roku jest książka Sen o Okapi. To jest książka, którą zachwycał się cały Bookstagram, cały w ogóle książkowy internet. Wszyscy tę książkę zachwalali, polecali, porównywali ją do Dzieci z Bullerbyn. I ja również czytając o tej książce i czytając jej opis, miałam wrażenie, że to będzie taka książka w 100% dla mnie. Coś, co mi się bardzo spodoba, miała to być taka baśń dla dorosłych. I trochę tak jest, to znaczy ta książka jest taką formą przypowieści, ale jednocześnie jest, uważam, bardzo banalna, bardzo napisana takim bardzo prostym językiem, pełnym truizmów, zupełnie mnie nie przekonała. Również ta fabuła wydaje mi się taka dosyć chaotyczna, bez jakiegoś głębszego sensu. No nie, i nie widzę tutaj absolutnie żadnych podobieństw do Dzieci z Bullerbyn. Chciałabym tutaj od razu zaznaczyć, że ja nie uważam, że ta książka jest jakaś bardzo zła, natomiast jest dla mnie po prostu osobiście ogromnym rozczarowaniem z tego względu, że ja się bardzo na tą książkę nastawiłam, bardzo liczyłam na to, że mi się spodoba, a totalnie do mnie nie przemówiła i to jest totalnie nie moja książka. Bardzo chciałam ją pokochać, ale się nie udało, no i niestety było to wielkie rozczarowanie tego roku. Szóste pytanie to największe zaskoczenie tego roku, a w zasadzie pierwszej połowy tego roku. I tutaj mam do pokazania książki B.A. Paris, to znaczy nie mogę Wam ich pokazać fizycznie, ponieważ pożyczyłam je siostrze, ale wkleję Wam tutaj okładki. O tych książkach mówiłam już tak dużo na moim kanale, że nie będę się tutaj rozwodzić. Natomiast poznałam tę pisarkę dopiero w tym roku, chociaż jej książkę jedną miałam na półce od chyba lat 4 czy 3, jakoś tak. A bardzo mi się spodobała, naprawdę no, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak te książki do mnie przemówiły, jak dobrze się przy nich bawiłam i jak dużo po prostu przyjemności z czytaniami one dają.
wypadały. Także zdecydowanie największym zaskoczeniem tej połowy roku były książki B.A. Paris, przede wszystkim Terapeutka i Na skraju załamania. Ulubiony nowy autor, i tutaj może być zarówno autor, który właśnie w tej pierwszej połowie roku debiutował, albo nowy autor dla mnie. I ja postawię na tą drugą interpretację pytania, to znaczy na nowego autora dla mnie. No i jedną z tych autorek jest wspomniana już dzisiaj dwukrotnie Ali Smith. Zdecydowanie jest to autorka, mimo tego, że przeczytałam dopiero jedną jej książkę, to jest to pisarka, której styl bardzo mi odpowiada, której wrażliwość i takie posługiwanie się językiem bardzo mi pasuje. Także myślę, że kiedy przeczytam więcej książek Ali Smith, to zdecydowanie no, będzie tutaj miłość. A drugą taką nową ulubioną pisarką jest właśnie wspomniana przed chwilką B.A. Paris. To są dwie zupełnie różne autorki, dwa zupełnie odrębne gatunki. Natomiast no nie mogłam nie wspomnieć również o tej pisarce, ponieważ tak jak wspomniałam przed chwilką przy okazji poprzedniego pytania, naprawdę świetnie się przy jej książkach bawiłam, bardzo mi się one podobały i dały mi dużo takiej po prostu czystej przyjemności z czytania. Pytanie ósme to jest rodzaj pytania, które ja zazwyczaj w tagach po prostu pomijam, ponieważ to jest pytanie o ulubionego nowego crusha, a ja tak jak już wspominałam wielokrotnie, raczej takich crushek książkowych nie miewam. Jestem już po pierwsze na to za stara, a po drugie jakoś tak nigdy nie miałam takiego romantycznego przywiązania do bohaterów książkowych. Natomiast jeżeli miałabym wskazać bohatera męskiego, który podobał mi się najbardziej w tej pierwszej połowie roku, to chyba wskazałabym na Nika z Rozmów z przyjaciółmi. Po prostu jakoś jego charakterystyka, jego postać bardzo mi odpowiadały, bardzo mi się podobały. Także to jest chyba jedyny taki bohater, którego mogłabym tutaj wskazać, natomiast nie w kontekście crusha, bo do tego nam zdecydowanie daleko, ale po prostu jako bohatera, którego polubiłam. I w zasadzie, mówiąc o Niku, mogę jednocześnie odpowiedzieć na kolejne pytanie, czyli najnowszy ulubiony bohater czy bohaterka. No i tutaj również właśnie był to Nick z Rozmów z przyjaciółmi. Bardzo czekam na ekranizację serialową tej książki, ponieważ w przygotowaniu jest serial na podstawie Rozmów z przyjaciółmi i w rolę Nika ma się wcielić Joe Alwyn. Jestem bardzo ciekawa, jak mu pójdzie w tej roli. Wydaje mi się, że pasuje do niej bardzo dobrze, naprawdę, także no tutaj jedną książką i jednym bohaterem odpowiadam na dwa pytania, także poszło nam tutaj szybciutko. Kolejne pytanie, już dziesiąte, to książka, która sprawiła, że się popłakałam, przy której płakałam. Jest to książka, którą czytałam stosunkowo niedawno, o której jeszcze chyba nie miałam okazji wspomnieć na kanale, a są to Nagie serca Colleen Hoover. Ja tę książkę czytałam po angielsku w oryginale, ponieważ ja Colleen Hoover zawsze czytam w oryginale, jakoś bardziej do mnie wtedy przemawia, nie lubię za bardzo tłumaczeń książek tej autorki. W oryginale ta książka nosi tytuł Heart Bones, tutaj Wam wkleję okładkę. No i to był taki powrót do starej, dobrej Colleen Hoover, to znaczy ostatnie książki, które dostawaliśmy, to były trochę thrillery, ostatnio nawet wpłynął nam się jakiś taki paranormalny romans, tak więc były to takie książki dosyć dziwaczne, natomiast Nagie serca to jest coś, za co Colleen Hoover pokochałam ja i myślę, że miliony czytelników i czytelniczek na całym świecie, czyli taki właśnie typowy, przejmujący romans. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że to są książki takie no, niewybitne, nie oszukujmy się, natomiast to są takie guilty read dla mnie, które bardzo mnie wciągają, bardzo mnie angażują. Ja po prostu jak czytałam tę książkę, to nie mogłam się oderwać, chciałam wiedzieć, co tam się wydarzy w życiu bohaterów. No i często po prostu przy takich właśnie romantycznych książkach Colleen Hoover lecą mi gdzieś tam łzy i nie inaczej było przy tej książce, szczególnie tam bliżej zakończenia. To może mój narzeczony potwierdzić, że siedziałam po prostu zapłakana i czytałam, co tam się w tej książce dzieje. Także zdecydowanie Nagie serca były właśnie taką książką, przy której płakałam. Kolejne pytanie to pytanie zupełnie odwrotne do poprzedniego, czyli książka, która mnie w jakiś sposób uszczęśliwiła. I tutaj mam dwie książki z serii o Ali Makocie. To są książki, o których ja również Wam wspominałam i może one nie są też jakieś wybitnie dobre, natomiast wybrałam je do tej kategorii ze względu na to, że po prostu przywołały jakieś takie miłe wspomnienia z mojego dzieciństwa, przypomniały mi, jak to jest być nastolatką, także naprawdę no był to po prostu taki nostalgiczny, ale bardzo miły powrót do mojego dzieciństwa i właśnie dlatego wybrałam tutaj te dwie książki. Przedostatnie już pytanie 12 to pytanie o najpiękniejsze okładki książek, które kupiłam bądź otrzymałam w pierwszej połowie 2021 roku. I no, taką najpiękniejszą chyba okładką jest już wspomniana tutaj książka Sen o Okapi. Tym bardziej szkoda, że okazała się tak wielkim rozczarowaniem, bo ja chcę ją zatrzymać na półce właśnie ze względu na tę okładkę. No ale sami przyznacie, że okładka jest po prostu tutaj cudowna, także zdecydowanie w tej kategorii ta książka wygrywa na mojej półce. Natomiast jeżeli chodzi o drugą taką książkę, co do której, w której okładce również się zakochałam w tej pierwszej połowie roku, to jest to książka Rebeka, wydana przez wydawnictwo Albatros. Jest to książka z tej serii butikowej. Muszę chyba sobie zacząć zbierać tę serię, bo naprawdę jest wydana w sposób cudowny. Również tą okładką zachwycałam się przez bardzo długi czas. Pokazywałam Wam ją chyba często, wydaje mi się, jeśli nie tutaj, to na pewno na Instagramie. Ona tak wygląda pod obwolutą. Także tutaj są właśnie te dwie książki do tej kategorii. No sami spójrzcie, jak one po prostu cudownie razem wyglądają. I ostatnie pytanie, 13, to książki, które chciałabym jeszcze przeczytać do końca roku. I oczywiście takich książek jest mnóstwo, jest ich cała masa, ale wybrałam tutaj kilka, żeby Wam pokazać.
starałam się brać takie, o których już dawno albo nigdy na kanale nie mówiłam, żeby się ciągle nie powtarzać. Dlatego mam tutaj na przykład książkę Wojna Makowa. Ostatnio wyszedł bodajże trzeci tom tej serii, tak więc znowu ta książka i ta seria stała się popularna. Natomiast ja chyba mówiłam o niej tylko przy okazji mojego TBR-u na cały 2021 rok. Tak więc przypominam, dalej ta książka jest w planach, chciałabym ją przeczytać, chciałabym poznać tę historię i zobaczyć, czy zachwyci mnie tak jak wszystkich innych. Kolejną taką książką jest Niewidzialne życie Adi LaRue. To również jest jedna z tych bardzo popularnych książek, którą mam wrażenie każdy już czytał, tylko nie ja. Dlatego chciałabym ją poznać, chciałabym wiedzieć, co w trawie piszczy, o czym ona tak naprawdę jest, jak ta historia się kończy, no i po prostu no jestem tej książki ciekawa, bo ja też, jeżeli chodzi o Vicky Schwab, to czytałam tylko jedną jej książkę, była to książka Vicious i nie było tam jakiejś wielkiej miłości, natomiast wiem, że wiele osób tę autorkę poleca, dlatego chciałabym przeczytać coś zupełnie innego od Vicious, poznać tę autorkę od trochę innej strony i może właśnie dzięki Adi pokocham tę autorkę tak jak wszyscy inni. Mam tutaj oczywiście również Przeminęło z wiatrem, nie mogło tej książki zabraknąć w tym zestawieniu książek, które absolutnie muszę dokończyć w tym roku. Muszę, ponieważ ja tę książkę czytam no niemalże od początku roku, a jestem dopiero na 567 stronie. Tyle jeszcze przede mną, ta cała część jeszcze przede mną. Chciałabym ją w końcu skończyć, bo czuję, że ona mnie gdzieś tam tak, wiecie, psychicznie blokuje, że cały czas mam w głowie, że muszę ją przeczytać. No i przez to czytam po prostu mniej, bo zastanawiam się za dużo nad tym, że powinnam sięgnąć po tę książkę, zamiast ją w końcu przeczytać i sięgnąć po jakieś inne. Ona mi się bardzo podoba, natomiast po prostu no, trochę mnie odrzucają te gabarety, nie ukrywam. I oprócz tego, co Wam tutaj pokazałam, chciałabym jeszcze oczywiście przeczytać te książki, które Wam pokazałam wcześniej, to znaczy jeżeli chodzi o premiery, których jeszcze nie czytałam. I jest to biografia Marii Curie Skłodowskiej, Beach Read oraz Biblioteka o Północy. Także te książki również chciałabym przeczytać do końca tego roku. Okej, to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, jak Wy podsumowalibyście swoje pierwsze półrocze. Dajcie znać, jakie książki Was zachwyciły, jakie Was rozczarowały, na co jeszcze czekacie. Być może są jakieś premiery, o których ja nie słyszałam, a których Wy z niecierpliwością wyczekujecie. Zachęcam do komentowania, a ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!